dla duszy pragnącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad mękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego autorstwa ojca Hardego Schilgena. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Niemiłosierna nienawiść. Piłat wydał wreszcie rozkaz, aby Jezusa wprowadzono przed jego trybunał. Ujrzawszy zmasakrowaną postać Zbawiciela, poorane biczami plecy, koronę cierniową i czerwony płaszcz okrywający na urągowisko jego ramiona, sądził, że widok skazańca wzruszy serca Żydów. Był nawet zadowolony, że żołnierze, wprowadzając w czyn jego zamiary, obeszli się ze Zbawicielem w tak okrutny sposób. Postać jego bowiem mogła wzbudzić litość nawet w najbardziej zatwardziałym sercu. Tłum z kapłanami uczonymi w piśmie i starszyzną na czele wyczekiwał niecierpliwie przed pretorium. Kiedy Piłat ukazał się wreszcie przed pretorium, wszyscy umilkli, chcąc się dowiedzieć, co ma im do powiedzenia. Piłat zaś rzekł: oto go wam wyprowadzam, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Na dany znak żołnierze wyprowadzili Zbawiciela. W dwóch słowach przedstawia go Piłat nienawistnej tłuszczy. Oto człowiek. Piłat chce powiedzieć Żydom: spójrzcie na niego. Czyż widmo to podobne jest jeszcze do żyjącego człowieka? Czyż wciąż jeszcze obawiacie się go? Już chyba teraz nie może on wam zaszkodzić. To mówiąc, kazał prawdopodobnie żołnierzom podnieść połę jego płaszcza, aby wszyscy mogli zobaczyć krwią zbroczone plecy. Święty Jan wyraźnie stwierdza, że obecni sami tylko kapłani i cudzy ich, niewzruszeni widowiskiem Zbawiciela, wołali: ukrzyżuj go! Jak niewysłowiona i niemiłosierna była nienawiść nieprzyjaciół Jezusa. Nie spoczęli, dopóki nie zadali mu ostatecznego ciosu. Także i wierni wyznawcy wiary Chrystusowej
mogą się spotkać z podobną nienawiścią i prześladowaniem ze strony nieprzyjaciół Kościoła. Mieliby w takim razie sposobność podzielenia w pewnej przynajmniej mierze męki swego wodza. Jeśli zaś w ciężkich dla nas chwilach nie doznamy od bliźnich takiego współczucia, jakiego byśmy pragnęli, bądźmy zadowoleni, że możemy cierpieć wraz ze Zbawicielem. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła W szkole świętego Ignacego, autorstwa ojca Hardego Schilgena. Pełna wersja audiobooka, książka oraz pozostałe wartościowe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.